No, szanowni Państwo, właściwie bez komentarza należy zostawić to, że osłabia się siłę regionu w dyskusji, w na pewno niezwykle ważnej dyskusji z ministrem na temat przyszłości dróg w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w szczególności właśnie drogi ekspresowej S5, rozmawiając wyłącznie we własnym gronie. Z pewnością posłowie opozycji wnieśliby również wiele merytorycznej treści do tej dyskusji z panem ministrem. Skoro nie byliśmy doproszeni, to na pewno, tu już zapowiadam w imieniu naszej trójki, ale nie tylko, będziemy chcieli spotkać się z panem ministrem wraz z tym parlamentarnym zespołem miłośników ziemi bydgoskiej, ale również przesyłamy dzisiaj stosowny list do pana ministra, w którym padają ważne argumenty dotyczące budowy nie tylko tej południowej części drogi ekspresowej, ale również odcinka Nowe Marzy - Bydgoszcz. Trzeba powiedzieć, że jesteśmy traktowani trochę jak dzieci. Myślę tutaj o całej społeczności naszego województwa, nie tylko o parlamentarzystach, ponieważ jak Państwo wiecie, tych obietnic, że cała droga będzie wybudowana, podkreślam cała, i padały tu różne terminy, również te, które już dawno minęły, no, te deklaracje zawsze były jednoznaczne i nie podlegające dyskusji, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy od Nowych Marz aż do Gniezna przez województwo kujawsko-pomorskie będzie można jechać drogą S5. W tej chwili słyszymy, że wybudowany będzie jedynie południowy odcinek, natomiast to, co na północ od Bydgoszczy, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Stąd to nasze zaniepokojenie.